troszeczkę przeprowadzić jakby przez naszą historię artystyczną. Dumnie zabrzmiało. To znaczy zaczniemy od pięknej poezji polskich poetów, a konkretnie od tego pana jednego, co tutaj jest po prawej stronie. Już zdążyłem zwrócić uwagę, że jest z nami tutaj w tym pięknym miejscu. O, i właśnie dał znać chyba. Bolesław Leśmian. Będzie również Edward Stachura, będzie Rafał Wojaczek, będzie Andrzej Bursa. I oczywiście będziemy to przeplatać swoimi... Bardzo próżnie swoimi próbami okiełznania tego świata dziwnego właśnie w słowo. No ale wszystko zaczęło się właśnie tak, że kiedyś dawno temu jeszcze byliśmy piękni i młodzi. Spotkaliśmy się w gronie przyjaciół, spotykaliśmy się właściwie dość często i no takie robiliśmy sobie takie ogniskowe, altankowo, grillowo, nie wiem jeszcze jakie granie. I różne rzeczy się tam pojawiały. Później się pojawiały próby również własnej jakiejś tam interpretacji muzycznej tekstów różnych poetów. No właśnie w naszym przypadku zaczęło się to wszystko od Bolesława Leśmiana i w sumie Edwarda Stachury, to tak było równolegle. No gdyż jeszcze w tych czasach takich licealnych bardzo duży wpływ ci panowie wywarli na moje życie na przykład. Nie wiem, czy na Tomka życie w tamtych czasach chyba jeszcze nie. Troszkę później. No, także... No cóż, może... Właśnie może po angielsku dwa zdania, mamy parę anglojęzycznych. Hello. Where are you from? I'm from Germany. Okay. Australia. Oh. So far away from here. I just said that we'll try to perform some poetry of Polish poets. I suppose that you'll not understand everything. Okay, but maybe the music will give you some flow, and I think that music is some kind of thing that unites people, and sometimes even if we don't understand the text, we understand emotions, and we can just how to say it, feel it with our souls. Ale się rozgadałem.